Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Your Turn to Die. Widzicie, zmieniłem fryzurę specjalnie z tej okazji. Wcale nie było tak, że akurat już dawno byłem mówiony do fryzjera. Specjalnie z okazji drugiego Mindgame'a, a właściwie jego finałowej rundy, zmieniłem fryzurę. Tak, tak wygląda teraz wasz mistrz kanału, który ogląda zmagania mistrzów piętra i uczestników. Format fane, bardzo. Teraz zaczynamy kolejny segment przygody. Myślę, że dzisiaj nie skończymy. Myślę, że to mi zajmie jeszcze ten plus kolejny odcinek, więc przechodzimy od razu do rzeczy. Startujemy. W sumie były 4 wymiany. To nie tak dużo. Szczerze, to wszystko miesza mi się w głowie. Dobrze, że mamy czas, żeby to ogarnąć. Nie powiedział nic konkretnego raczej. Ja byłem komunerem przez cały czas, słów. Nie wymieniałem się nawet raz, miał? Moje serce biło i... Kiedy zastanawiałem się, kiedy dostanę tą kartę, miał? Ale moja rola nie zmieniła się, aż do samego końca, łów? Przeżyłem wszystkie 5 wymian. 5 wymian? Miał? On mówił o 4, ten mówił o 5. Chwila, to ile tych wymian było w końcu? To jest... To trzeba jest kontrastować ze sobą. Ranking tokenów sprawił, że Kutaro był na pierwszym miejscu, a Jin na ostatnim, jeżeli słyszałem dobrze. Ja, ty i Nao byliśmy prawie na dnie, racja? Nie sądzę, żebyśmy miały wystarczającą ilość tokenów, żeby się wymienić. O, Kicia wstała. I zasłoniła mnie trochę. Oj, Kicia, gdzie idziesz? O, Kicia. Nie opuszczaj mnie podczas Mindgame'u. Jeszcze cholera się nie pokazuje w ogóle w kamerce i nie możecie uwierzyć, musicie mi uwierzyć na słowo, że ona to jest. Dosłownie tutaj mam palec na jej... A widzicie wąski? A jest! O, cześć skarbie. O, jaka ważniara. To macie tutaj kocie uszko. Ale przychodząc, 5 wymian albo 4 wymian, to na pewno jest ten punkt, który sprawia, że człowiek się zastanawia, coś tu jest nie tak. Więc pobieramy to, co powiedział Jin. O, potrafi miejsce. Bo to by zmieniło trochę naszą tutaj rozpiskę, którą mam. No właśnie. Store statement i strzelamy w to. Mięśniaku gorylu, mylisz się, miał? Co? Było 5 wymianów? 5? Poczekaj, ale według mojej pamięci były 3 wymiany. I słyszałem, że jedna była przed główną grą. O, rozumiem. Źle to zrozumiałeś, Kutaro. Podczas twojej nieobecności były, gdzie ty byłeś nieprzytomny, były 2 wymiany. Co? To nie ma sensu! To, cały line miał? To nasz tekst? To, my to powiedzieliśmy, miał? Przepraszam, ale nikt mi tego nie wytłumaczył. A, cóż, to nasza wina. Hej, Kutaro. Kiedy podałeś Sarze karty Sacrifice? Czy ty miałeś Sacrifice od początku? Nie, to nie tak. Pierwsza karta, którą miałem, to Commoner. Rozumiem. To mi opowiada o większości wymian. Co? Nie mam pojęcia, łów? Dlaczego? Skąd ty to wiesz, miał? Ponieważ twój przyjacielski policjant wykonał pierwszą wymianę. Serio? Z kim się wymieniłeś? Oddałem Sarze Keymastera. Więc z jaką kartą zaczęła Sara? Nie mam powodu, żeby kłamać, ale byłem komunerem, nie powiem. Chyba nie mam powodu, żeby kłamać, szczególnie, że jesteśmy bezpieczni. Na początku ja byłam komunerem. Wymieniłeś Keymastera za komunera, miał? I dzięki temu pogłębiłem nasze zaufanie. Ciekawe, że są, jakby tak wtrącił się w to. Więc ułóżmy to sobie. W pierwszej wymianie, i to jest właśnie bardzo ważne, to ja zapisałem sobie to pierwszą wymianę. W pierwszej wymianie podałem Keymastera w dłonie Sary. Druga wymiana, co zostało zamienione? Czyjeś Sacrifice i Commoner Kutaro. Commoner Sary i Sacrifice Kutaro, proszę powiedz mi, czyjeś Sacrifice. Aha, i dopiero trzecią wymianą było Kutaro Sara. Czyli na początku KG, no w sumie nie muszę to zapisywać, chyba że sobie zapiszę KG Sara. KG Sara. Później było X Kutaro. I później było Kutaro Sara.
Dokładnie. Czyjś Sacrifice został zamieniony z Commonerem Kutaro. A podczas trzeciej wymiany... Kutaro, czy to jest coś osobistego? Czemu dałeś nam Sacrifice z wszystkich osób? Cholera jasna. Czerwony gorylu, wredny. Klucznik Sary, Keymaster Sary i Sacrifice Kutaro zostały zamienione. Tak, to jest... To jest to. Jeszcze zostały dwie wymiany. Tak, to miał na myśli? Muskularny gorylu, opowiedz nam wszystko, co pamiętasz, miał? Musisz nam podać wszystkie szczegóły trzeciej wymiany. Okej. W momencie trzeciej wymiany przeszukiwałem parter sam, miał? Więc chcę znać sytuację, łów? Trzecia wymiana wydarzyła się, kiedy wszyscy dzielili się laptopem. Ej, racja! Oj, racja, ale chwila, trzecia to czwarta wymiana, tak? Bo mówimy o wymianie, kiedy Kutaro zamieniał się... Chwila, to ktoś inny zamienił za Kutaro jego Sacrifice'a na Keymastera? Ej, tak chyba! Czy wtedy był Kutaro z nami? Te wymiany, lepiej żebym posortowała je sobie w głowie. Możesz teraz sortować detale dotyczące wymian. Okej. Główny rząd tabeli to są startowe karty, które mieli wszyscy. A czy możemy im tak po prostu zaufać? Już chwila. No tak, zostały osoby, które... Nie no, nie do końca. Ci bardziej na prawo mieli więcej tokenów do wydania. In Broad Strokes? Może zobaczyć, co to znaczy Broad Strokes. Broad Strokes. Okres. A nie wyszukuje mi to. A Strokes to są rzędy? Czekajcie, muszę zacząć może tutaj? Broad Stroke. Szeroki... Chyba chodzi o to, że w szerokim takim... W szerokim spojrzeniu na to? Nie jestem pewien tego ostatniego zdania, więc po prostu im przetłumaczę. Następny rząd to jest, jakie karty mieli wszyscy po pierwszej wymianie. Dalej jest po drugiej wymianie, po trzeciej i tak dalej, i tak dalej. Najniżej jest stan po piątej wymianie, innymi słowy, roller, z którym skończyliśmy. Oczywiście to wszystko jest zgadywanka. Będę zmieniał informacje, gdy tylko jakieś nowe usłyszę. Okej. Czyli z tego co wiemy, znaczy wiem, że my jesteśmy commonerem, no a cała reszta to jest zgadywanka tak naprawdę, jedna wielka. Rzekomym Sacrifice'em jest Soul, rzekomym Keymasterem jest Kutaro. Nie wiem, kto jest Sage'em tak naprawdę. No i nie wiem, kto może być Sage'em. Myślę, że Sage'em może być Nao. Tu miałoby jakiś sens. Dobra, zapisujemy. A mogę nawet tutaj zapisać. No i w sumie mam trzy osoby. Aha, chwila, znowu mam trzy osoby do przesłuchania? No dobra, spróbujmy. Oj, zły ekran klikałem jak zwykle. Martwiłam się, ponieważ... Dziwnie się zachowywałaś, Sara. Myślałam, że dostałeś Sacrifice'a. Cholerny Kutaro. Robisz nam wymianę pod nosem, a potem zachowujesz się, żebyś był niewinny? Ha, to było coś dziwnego. Okej, nie wiem, co dziwnego komuś mignęła na twarz. Kutaro, dlaczego nic nie mówisz? O, zawstydzony. Robiłem różne rzeczy sam, łów. Ja chciałem zacząć laptopa, miał. A co właściwie robiłeś? To nie jest teraz ważne, łów. Nie mogę zaufać Jinowi po jego ostatnim zachowaniu. Naprawdę nie mogę. Dobra. Aha, mamy cię. Mamy cię, wiedziałem, że coś mi mignęło. Dlaczego nie zaprzeczysz, Kutaro? Co? Mam na myśli... Potrzebny jest box do wymiany. Jeżeli użyjesz to na miejscu, czy nie powinniśmy to zobaczyć? Co on może ukrywać? O! Trzeba poruszyć jego serce. Dobra, jego serce jest bardzo wolne. Chciałem powiedzieć, że się rozpędziło cholerstwo.
Patrz! Udało się? Udało się. Bądź cicho, Tarturu, jak chcesz, ale to nie ma sensu. Ja... No wypluj to z siebie, Kutaro! Chciałem współpracować z Sarą. Ze wszystkimi. But I got used for convenience. Czekajcie. Got used for convenience. Convenience to jest wygoda, prawda? Ale zostałem użyty dla czyjejś wygody? Tak by to przetłumaczyć należało? I got used for convenience. Ale ja się przyzwyczaiłem do wygody. No tak, got used. Sorry, wybaczcie. Jestem żałosny. Żałosny dorosły. To sobie dobry tytuł odcinka. Trzecia wymiana. Mój sacrifice został wysłany do Sary. To nie byłem ja. To sprawka Soul. Co? Nie wiem, o czym on gada. Soul wiedział. On wiedział, że miałem sacrifice'a. Co? Kiedy wszyscy dzieli się laptopem, Soul nie poszedł użyć toalety. Poszedł do boxa, żeby mieć mojego sacrifice'a i Keymastera Sary. Nie mam o tym najmniejszego pojęcia. Poczekajcie chwilę. On wybrał... Dwójkę innych ludzi i się wymienił? Można tak? To musi być możliwe, ha. Więc możecie to powiedzieć z przekonaniem. Soul, czy to nie jest czas, żebyś się przyznał? Powiedz nam, dlaczego tak naprawdę podzieliłeś się laptopem? Ale z ciebie bardzo podejrzliwa osoba, Scragy. Te kolorystycznie. Jestem wielkim fanem tego prostego, jakże prostego rozwiązania. To tak fajnie wygląda, wyglądają te arty, jak oni stoją przeciwko siebie. Co prawda akurat tutaj rompowe Scrum Debate'y według mnie są lepsze klimatycznie, ale jak na możliwości tej gry to jest naprawdę świetne. Dyskusja utknęła. A my nie możemy jakby się zdecydować na jakąś dalszą linię obrony, na dalszy tok rozmowy. Może usłyszymy prawdę tym razem z twoich ust? Ha! O czym? Pomiędzy zdaniami, które oni dają, powinienem albo potwierdzić poprawne, albo zaprzeczyć niepoprawnym. Kutaro nie mógł zrobić trzeciej wymiany. Byłem w toalecie, więc ja też nie mogłem. To jest deny albo afirmacja. Dokładnie, przecież on był z nami. Pytanie jest... Skąd wiedziałeś o sacrifice'ie? Sheesh! Strasznie się uczepiłeś tego, że wiedziałem, ha? Czy on dowiedział się o sacrifice'ie Kutaro przez hakowanie? Nie można po prostu zajrzeć, żeby to zrobić? No nie, bo tutaj były tablety, a nie karty? Nie, zajrzenie byłoby niemożliwe. A no ale w sumie mógł do tabletu mu zajrzeć, ale... To musiałby w dobrym momencie to zrobić. A, więc haniorem to zrobić. Czy jestem już czysty z podejrzeń? To było złe. Potwierdzić mogę. Tak, Boże! Boże, jak czasem jest pepega. Chciałem to potwierdzić, ale tu było zaprzeczenie jakby w pytaniu. Czy nie mogłem zajrzeć po prostu tego? Prawda, w sensie nie mogłeś. O to mi chodziło. Dokładnie, widziałeś to bezpośrednio. Intencją Kutaro było negocjowanie z Soul. Jako warunek co do wymiany, on pokazał Soul swoją kartę Sacrifice. To jest naturalne. Właśnie o to chodziło. Ale masz strasznie aktywną wyobraźnię, panie Kosaro. A może użyjesz tej wyobraźni, żeby rozważyć, jak wyglądały ich negocjacje. Kutaro zaczął negocjacje poza drzwiami do sypialni Soul. Przed drzwiami do sypialni Soul. He? Obserwowałeś czy co? F...
Nie no, chyba zgadzam się z tym, co powiedział Keiji ponownie. Tak. Soul nawet rozpoznał ten fakt. Ha! Zgadza się! Jak Soul zareagował na propozycję Kutaro? Pewnie szybko wpuścił go do pokoju i dobił umowy. Jest na tyle odważny, żeby wpuścić Kutaro. To nie było tak, jak mówi Keiji. Nie, jestem pewna, że Soul był na straży. Kutaro zabrał laptopa już od niego wcześniej. Soul nie pozwoliłby mu wejść do pokoju bez pytania. Więc oni dogadali się przez drzwi? Haha, jak zabawnie! Właśnie wymyśliłem sposób... Właśnie wymyśliłem sposób. Kutaro wślizgnął tablet pod drzwiami. Czy on nie pomyślał, że mogę go zdradzić? No nie, tutaj pasuje rzeczywiście te wślizgnięcie. To jest dokładnie to! Dlatego Kutaro... To Kutaro zrobił, żeby dogadać się z tą umową, żeby dopiąć tej umowy. Soul pewnie wiedział, must have been very wary. Był świadomy Kutaro, który mógł pokonać go siłą, używając siły. Więc Kutaro poinformował go, że był sacrificem wcześniej. Nie słownie, ale pokazując mu tablet. Oho, rozgryźliśmy was, rzezi mieszkowie. Miałeś jeszcze inny cel. Oprócz tokenów i folderu Sara. Chciałeś kontrolować kartę Sacrifice, tak jak ci się zamarzyło. No okej, ale jeżeli to Soul zrobił, to kto w takim wypadku nas oczyścił na sam koniec? Bo to wyglądało, jakby Soul to zrobił. Jasne. Po drugiej wymianie, ja i Kana pracowaliśmy nad planem ucieczki. Wtedy usłyszałem Kutaro przez drzwi. Chcesz się dogadać? Powiedział? Nie chciało mi się dosłuchać, ale on wśliznął tablet pod drzwi. I widziałam tam, Sacrifice. Wyobraźcie sobie, jak odważne to było, żeby zaoferować informacje, tylko żeby podzielić się laptopem. What do you know? Co ty wiedziałeś? Sara! Widziałaś materiał z kamery, racja? Cóż, to prawda. Nie mówiłem o pierwszej próbie, prawda? To była absurdalna próba, mówię wam. Powiedzieli mi... Ustaw... props... rekwizyty użyte... które będą użyte podczas gry śmierci. Więc to jest prawda? To ty ustawiłeś karty? Jeżeli to jest kłamstwo, to wystarczająco wiarygodne. W sensie jestem w stanie w to uwierzyć, że rzeczywiście jest to takie durne zadanie, chociaż to jest bardzo dziwne. To. Oczywiście wtedy nie wiedziałem, co oni jeszcze mają na myśli. Kiedy się dowiedziałem, wiedziałem, że... Przeznaczenie kraja zostało ustawione. To ja bym go zabił. Kraj wziął Sage'a, którego podłożyłem. Dlatego właśnie chciałem odzyskać jego laptop. Jeszcze jeden raz. O, taka emocjonująca historia. Więc to cię skłoniło do dania mi całych 100 tokenów? 100 tokenów miał? Chyba sobie jaja robisz. To wystarczy na dwie wymiany. Ale zostawiłeś sobie tyle, żeby zrobić jedną wymianę. Bardzo chytrze! Podawałeś, że ryzykujesz swoje życie, ale nie zapomniałeś o ochronie samego siebie. Ale z ciebie... niedobry dorosły. Ale w sensie są, nie zdawałeś sobie sprawy, że dostajesz 100 tokenów, a Kutaro miał ich bardzo dużo, to że może mieć ich jeszcze więcej? W sensie to myślę, że można było łatwo domniemać, że Kutaro może siedzieć na większej ilości niż 100 tokenów. Przyjmuję, że pewnie sam Soul miał tych tokenów ze 100. Ale może... Może nie, w sensie my to wiemy, bo widzieliśmy, że aktywuje maszyna za 200 w alternatywnym zakończeniu, no tutaj może być trochę inaczej. Powtórz to! Wszyscy mówią, że zostawiłeś sobie drogę ucieczki.
jeżeli miałbyś problem, mógłbyś sobie wysłać sacrifice komuś innemu. Dlatego zdecydowałem, że zadziałam pierwszy. I wyślę sacrifice komuś innemu. Do pamięci Sary. Zawsze trzeba myśleć o swoich sojusznikach. Czy to jest prawda trzeciej wymiany? Haha! I was hopeful it might make you. Miałem nadzieję, że to zdejmie z ciebie te przybranie owcy. Dlaczego on robi ze mną to wszystko? Ale... przekroczyłeś moje wszelkie oczekiwania. Huh? Czwarta wymiana. To byłeś ty, prawda, pani Tusaro? Huh? O czym ty gadasz? On się sacrifice zabiło Joe, racja? Nie robiłem żadnych wymian, nie miałem tokenów. Nie miałem wystarczającej ilości tokenów, nie mogłem zrobić wymian. Nie miałeś tokenów? Ciężko mi się to uwierzyć. Zamilknij, samotniku. Byłem ze starszą siostrzyczką Sarą przy czwartej wymianie, łów? Ja tak samo. Sara się nie wymieniła. A, ciekawe. To musiał być sojusznik, który zrobił to za nią. Ale to jest o tyle ciekawe, że... on teraz, tym prostym zadaniem, wyciągnął bardzo dużo informacji. Wiedział, kto był podczas siebie, przy sobie, podczas czwartej wymiany. Nie wiem, czy to jest jego cel, ale jeżeli to jest jego cel, to bardzo sprytnie wyciągnął bardzo dużo informacji. Kenji, ty wziąłeś sacrifice od pamięci Sary, prawda? Co? Co to ma oznaczać? To jest naprawdę bardzo proste. Ta dwójka... była wspólnikami. Ehem? Pamięta Sara i Keiji wymyślili sobie przerażający plan, który dotyczył też sacrifice'a. Gdyby otrzymać zwycięstwo w Mind Game przez właśnie wcześniej wspomnianego sacrifice'a. Oni sobie wymyślili, że ucierpną razem pracując i sprawią, że Keiji wygra głosowanie. Ciekawe to byłby plan w sumie. Podejrzewam, że piąta wymiana, która była, to blef ze strony Sary i Kejiego. Wybrali po prostu dwóch losowych komonerów, żeby się wymienili. Więc sacrificem jest Keiji? Widzicie, to jest o tyle zabawne, że on to wszystko mówi i super, i to naprawdę on ma dużo sensu w tym, co mówi, to może być prawda, tylko że on sam claimnął, że jest sacrificem, no to on sobie sam utrudnia przedstawienie argumentów, bo nawet jak przedstawia bardzo dobre, to ludzie nie do końca mu wierzą przez to, że, no, powiedział coś wcześniej innego. To wszystko to jakieś dzicie fabrication takie... Ojej, jak to jakieś ładne słowo na to jest po angielsku? Po polsku? Fabrication. Fabrication takie... dowodów. Fabrykowanie po prostu? Wymysły? To wszystko dzikie wymysły. O, to jest ładne. To mi się podoba. Manusi, sacrifice został ode mnie zabrany podczas piątej wymiany. Są... rozsiewa... pierdzieli farmazony. Żeby prowadzić... pociągnąć wszystkich za nosy. Jeżeli moje rozmowanie było poprawne, Keiji jest sacrifice'em, a Sage to... Panienka Nao, być może? Ja jestem Sage'em? Tak! Więc może tym razem zginie po prostu Panienka Nao? Poczekaj chwilę! Na początku powiedziałeś, że jesteś sacrifice'em. Tak, to było kłamstwo, jestem komonerem. Nie ma szans. Więc czy nie jesteś na tej... po tej samej... w tej samej drużynie co ja? A, rozumiem. Myślę, że wybrałem kogokolwiek poza Keijim. Będzie taki sam na końcu. Więc zaprosujmy Akane. Ona i tak jest najmniej warta. Co? Wystarczy. A? Minęło sporo czasu, odkąd nienawidziłem kogoś tak mocno. To jest mały przyjacielski raport policyjny. Zużyłem swoje tokeny bardzo dawno temu. Ha! I chcę, żebym ci tak po prostu uwierzył. So, ty nie możesz wytrzymać. Musisz powiedzieć, że skończyłem jako sacrifice, nieprawdaż? Niestety, jestem Keymasterem. Ha? Co ty gadasz?
Kim Master to Kutaro? We're good, I am good? Nie jestem pewien, co to znaczy przez niego akcent. Wygląda na to, że... Że ich złapaliśmy? Sage? Moja prawdziwa rola to Sage! Kutaro jest Sage'em? Wow. W sensie, mówcie co chcecie o tym mindgame'ie, ale Imo, Kutaro zagrał tutaj bardzo po szefowsku. W sensie, zabezpieczył sobie pozycję claimując Key Mastera, po czym sklejmował teraz Sage'a i jest bezpiecznym Sage'em, co no niestety na przykład zgubiło naszego kochanego Kraja. Także wow. Winszuję, bardzo dobre zagranie ze strony Kutaro. Śmieszne! To niemożliwe! To jest możliwe, racja? Ja tu Sage! Chcę coś ogłosić! Keiji bez cienia wątpliwości jest Key Masterem! To nie może być prawda, to wszystko... Miałeś rację co do wspólników. Ale to nie była Sara, z którą się trzymałem, tylko Kutaro. A co już w ogóle jest takie dziwne, nie? Kiedy oni mieli czas na rozwijanie tej współpracy, czy oni się dodali w jakimś pewnym momencie? Tak naprawdę... Kutaro miał... Chwila. Jeżeli on jest Key Master... Mogę zacząć to? Nie mogę. Jeżeli on jest Key Masterem, to oznacza, że tak. Że... Kutaro... Jak zamienił się z Sarą, to on dostał Key Mastera. To późniejsza wymiana to była na poziomie Keiji Kutaro. Ale skąd Keiji miał Sage'a? W sensie, Keiji był commonerem do trzeciej rundy na pewno. Ej, tu coś nie pasuje, albo ja jestem durny, prawdopodobnie to drugie. Ale no popatrzcie. Pierwsza wymiana to był Keiji Sara i Keiji był commonerem. W drugiej wymianie brał udział ktoś i Kutaro, ale to... Kutaro jakby nie mógł tam być... On miał wtedy Sacrifice'a, prawda? Wziął kogoś Sacrifice'a, na pewno nie wziął go od Keiji'ego. Więc Keiji na pewno nie brał udział w drugiej turze. W trzeciej turze Kutaro zamienił się swoim Sacrifice'em za Key Mastera Sary. Więc w tym momencie Kutaro miał Key Mastera. A Keiji dalej ma Commonera. No jeżeli on ma Commonera, to w czwartej wymianie załóżmy, że wymieniał się z kimś, żeby wziąć Commonera. W sensie, żeby wziąć Sage'a. Kutaro. Przepraszam, Keiji, żeby wziąć Sage'a. A potem musiał się wymienić jeszcze raz z Kutaro. A to już była piąta wymiana. Piąta wymiana była z Sarą, bo Sara dostała wtedy... Coś ty kurde nie gra. Zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. Może opowiem prawdę o czwartej wymianie, prawda? Wymiana pomiędzy panem policjantem a Kutaro. No dobra, ale miałeś Commonera. Halo, gościu, to jest kłamstwo. Pierwsze, kiedy Soul zdradził mnie z Sacrifice'em, wkurzyłem się. Kiedy usłyszałem, co się stało, zaproponowałem Kutaro współpracę. A więc w czwartej wymianie Keiji i Kutaro zostali... wymienili się? Więc czwarta wymiana zagrała na nosie samotnika, miał? Poczekajcie, Kutaro! Czy ty nie byłeś omdlał podczas czwartej wymiany? No nie trzeba tak naprawdę być przytomnym, prawda? Dobra, zróbmy jeszcze to przynajmniej. Pogadajmy z wszystkimi. Skoro o tym mowa, kiedy go zauważyłem... pacified him, w sensie... Dosłownie oznacza uspokoiłem, ale trochę chodzi o to, że go zneutralizowałem? A może i uspokoiłem, bo on był wkurzony. Myślałem, że on się przyznaje do tego, że go sparaliżował. Ale skończyło się na tym, że z nim pogadałem. I przemyśleliśmy sprawy. Podczas czwartej wymiany wymieniłem moją kartę z Kutaro. Z Key Masterem Kutaro. Ale właściwie... Zrobiłem tą wymianę sam, kiedy Kutaro był omdlały. Chyba Kutaro zdał sobie sprawę podczas mindgame'u i mógł dopowiedzieć sobie resztę historii. A to wszystko dzięki mocy karty. A także mojemu zauważeniu, że Kutaro ma Key Mastera. Trochę się pogubiłem w tym. Widząc, że zachowujesz się śmiesznie, Sara, byłem przekonany. Sacrifice przeszedł do ciebie. Nie mogłem to wytrzymać. Zdecydowałem, że... Że go ogłuszę i zabiorę swoje tokeny. Keiji mnie zauważył i pogadaliśmy. On mnie przekonał, żebym dał sobie spokój z tym pomysłem.
Nie wiem, co myślą sobie są. W końcu... I teraz ufam Krejciemu. I oddałem mu resztę swoich tokenów. Wszystkie? Okej. Poczekaj, Kutaro. A, to już wytłumaczyliśmy. On myśli, Keiji, muszę sam zrobić wymianę, ale... Ech. Czemu panikuje? Worked out his logic. Nie jest taki pewny i logiczny jak zawsze. Jakby nie spalił swojej logicznej maszyny, nazwijmy to tak. Ha, jestem... Podmatwałem się w tym wszystkim. Jestem pewien, że pan policjant płonął wręcz z ochoty, żeby sprawiedliwość stało się zadość miał. On użył całe 50 tokenów, żeby wymienić się kartami z muskularnym gorylem. Tylko, żeby pokazać samotnika, łup. He? Zanim pan policjant powiedział, że on nie ma żadnych tokenów. Wcześniej powiedział, że nie ma żadnych tokenów, podczas czwartej wymiany miał. Więc on nie mógł się wymienić, łup. To właśnie coś mi tu nie gra. Wiecie? Tak, to jest planeta. Jeżeli w ogóle wierzyć by temu wykresowi, oczywiście nie do końca wierzę, to można powiedzieć, że nasz drogi Kutaro miał wszystkie role w tej grze. Tak wyszło. Dobra, teraz ścieramy słowa Kutaro, że miał wszystkie tokeny Keiji z tym. Bo jeżeli dostał Kutaro, to pasuje. Dałeś mu wszystkie tokeny, miał? Jasna sprawa. I myślę, że dzięki temu, w ten sposób, były one z dala od wpływów Soul. Zamknij się! A, łamie ci się ziemia pod nogami, co? Ja wciąż mam swoje wątpliwości. Nie lubię być przekonany w ten sposób. W końcu Keiji. Zdrowie wiedziałeś, że Kutaro ma Keymastera. Czy jedynym sposobem nie jest użycie mocy Sage'a? I jego jasnowidzenia? Ha, więc ty wciąż nie wiesz. Okidoki, wróćmy do dyskusji. Udało nam się wyciągnąć coś nowego od Soul. Muszę iść dalej. Okej. Okej. A, powiedziałem coś dziwnego? Dobra, spróbujmy to skontrastować ze sobą. Tutaj coś nie gra na tej linii, zdecydowanie. Wiecie, a mogę sobie zapisać jeszcze przedtem? Moc tej karty! Haniasz na myśli? Ha? Tak, oczywiście jasnowidzenie Sage'a. Sage! Może używać jasnowidzenia nawet poza główną grą? No to są tablety. Specjalnie o tym nie wspomniałeś! Miałem cię odkryć wszystkie sztuczki? To powinno to dowieść. Pan policjant użył jasnowidzenia, żeby zobaczyć Keymastera Kutaro. A wtedy zrobiłem czwartą wymianę, żeby zamienić Keymastera Kutaro i mojego Sage'a. Teraz nawet nie trzeba dyskutować piątej wymiany. Przyznane twojego zwycięstwa wcześniej, przyznałeś się. Jestem promunerem. Jakieś jeszcze pytania? Nie, w historii Krejciego jest coś dziwnego. To stanie się jasne, jeżeli spojrzę jeszcze raz na wymianę. Kartą, którą miałem pierwszą, był Commoner. Krejciego był Keymaster. I podczas pierwszej wymiany Keymaster został wysłany do mnie, a Commoner do Krejciego. Ona właśnie zwraca to uwagę na to, co mówiłem. Następnie druga wymiana. Sacrifice poszedł do Kutaro, a jego Commoner poszedł do kogoś innego. Następnie trzecia. Soul wywołał wymianę, która wysłała mi Sacrifice'a, a Kutaro Keymastera. I czwarta wymiana. Keymaster poszedł do Keijiego, a Sage do Kutaro. Ta część była dziwna. Oczywiście chodzi o kartę Sage'a.
Zgadza się. Karta Sage'a nie pasuje. Chcę pojemnić Commonera przez cały ten czas. Więc dlaczego Keiji miał Sage'a podczas czwartej wymiany? To musiał być Keiji. Pierwsza karta Keiji'a nie była Keymasterem. On kłamie o tym, że jest Sage'em. No ale jeżeli nie była Keymasterem, no to coś tu nie pasuje, prawda? No ale przecież to była. Była jego Keymasterem, przecież my go widzieliśmy. Kłamie być Sage'em. Nie, to nie to. Ponieważ Keiji mógł zacząć, że Kutaro jest Keymasterem. Więc na pewno miał Sage'a. Ale wymiany nie mają sensu. Ale jak to? Pierwsza karta Keijiego to nie był Keymaster, to było kłamstwo. Keiji miał Sage'a od samego początku. I w ten sposób jego jasnowidzenie pozwoliło mu zobaczyć, czy to jest Keymasterem od początku również. No to pierwsza wymiana, którą mógł zrobić. Ach, kuźwa, przecież to ma sens, rzeczywiście. Też zamknąłem się na opcję zupełnie jak są, że to... Ajajaj, to ma sens. To ma sens. A zaczęliście jak Keiji tutaj zarał ciekawie? Zarał z taką totalną totalnym pewniakiem powiedział, no słuchaj, ja jako bohater oddaję ci swojego Keymastera, tak naprawdę zaprosił go komuś innemu. Ale to ma sens, Boże. Pamiętam, że chyba na streamie miałem tą samą potyczkę dosłownie. Ale jeżeli on to zrobił, czy on nie okłamywał mnie przez cały czas? Czy wy naprawdę zagłosujecie są? No? Coś tu nie gra. Powinniśmy przedyskutować to bardziej. Nie bądź głupia. Jesteś kandydatką, Nao. Jeżeli dyskusja poprowadzi do tego, że ci wybiorą, ja też się boję, ale mam dziwne uczucie. Jakby są naprawdę był Commonerem, a Keiji klucznikiem? Czy my jesteśmy na pewno pewni, że on jest Commonerem, a Keiji klucznikiem? No, coś jest nie tak. No ja myślę, że coś jest nie tak. Masz całkowitą rację. Wciąż są tajemnice. W piątej wymianie... Dlaczego ktoś wymienił za Sacrificer, którą miałam? A druga strona była Commonerem. To nie jest problem, który możemy zignorować. Tak, miał! Ta piąta wymiana, powinniśmy grać jej bardziej, łów! Jeżeli jest szansa, że wybierzemy Sacrifice'a... To już po nas, wiecie? Nie potrzebna jest żadna pozostała dyskusja. Keiji? Wykopywanie starych wniosków. Przez to się pogubimy. To twoja pora, żeby zginąć są. Tak to się skończy. Nie. Nie żebym to zrobić, Keiji. Tak długo jak mam czas, powinniśmy poszukać prawdy. Okej. Zróbmy to. Przedyskutujmy rolę... czwórki, która jest w finalnym głosowaniu. Czy mogę to zrobić? Jest ktoś, kto przesunął Sacrifice Sary podczas piątej wymiany. Jeżeli Keiji jest Keymasterem, Soukana oraz Nao powinny być... które z nich powinny być Sacrifice'em, racja? Jeżeli Samotni naprawdę ma... Czy Samotni naprawdę ma Commonera miał? Czy powinniśmy w to uwierzyć, łów? Jasne! Są był przez cały czas przekonany, że Sara wymieniła Sacrifice'a. Innymi słowy, Kana albo Nao. Która z nich mogłaby mieć Sacrifice'a? Nie wierzę w to! Keiji i Kutaro kłamią! Ciężka decyzja, prawda? Ale... Jestem ciekaw, czy to może być Sacrifice'a realnie. Jestem bardzo, bardzo ciekaw po prostu. Wydaje mi się, że to nie jest ani Kana, ani Soul. Nie wiem, czy to jest też Nao. Nie wiem, czy Sacrifice nie jest już w dupce tak zwanej. To jest na pewno ciekawe, ale będziemy to rozumieć dopiero w kolejnym odcinku. W tym momencie się będę z wami żegnał. Niestety. Jak zwykle zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Rozwijam kanał. Takie działania bardzo pomagają. Najmniejszy komentarz, łapka, która kosztuje was dosłownie chwilkę, żeby kliknąć, oraz subik, którego jak nie macie, po prostu polecam, macie wtedy wszystkie powiadomienia. No i zapraszam was jeszcze do opisu, gdzie macie różne potrzebne, przydatne linki do moich mediów społecznościowych, w tym Patronite, Twitter, kanał na Twitchu, Lord Pekatorum oraz serwer Discord. Zapraszam szczególnie na to piątkę, najważniejsze media moje. No i cóż, widzimy się już w kolejnym odcinku, który będzie już jutro. Myślę, że ten powinien was długościowo zadowolić, bo mieliśmy no 40 minut tak naprawdę materiału, więc myślę, że bardzo konkretny.
No i cóż, widzimy się już jutro o godzinie 18, a także o 16 w Super Daniel Rompionader, więc trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.